Oliwie, jesteśmy po pierwszym pokazie z publicznością filmu Ania. Jestem bardzo ciekawy, bo ty ten film widziałaś dzisiaj drugi raz, ale w innych okolicznościach niż wcześniej. Z jakim ty się dzisiaj nastawieniem obudziłaś, z jakimi emocjami? No ja się obudziłam z emocjami pozytywnymi, bo wiedziałam, że ten film będzie miał pozytywny odbiór przez widzów. No jest, państwo zobaczą, jest bardzo ładnie zrobiony. Myślałam, że się nie popłaczę, bo już oglądałam film. Na początku byłam silna i mówię, dobra, chyba jest okej, chyba nic mi nie będzie, a na końcu tak mi poleciały łzy, że po prostu byłam w szoku, nie spodziewałam, że aż tak się rozczulę. Ten film też zostawia nas pięknym przekazem. Jak ty go odczytujesz? Co ty chciałabyś, żeby widzowie wynieśli wychodząc z kina? No przede wszystkim film ogólnie jest z pięknym przekazem, ale to, co mnie mama nauczyła, to jest to, żeby po prostu czerpać z życia jak najwięcej, żeby po prostu korzystać i brać po prostu garściami. A to, co film ma do przekazania, no właśnie to jest to, co ja powiedziałam. Żeby po prostu pamiętać o bliskich, przytulać ich, badać się przede wszystkim, trzeba się badać, bo jak się nie badamy, no to potem wychodzą, jak widać, niefajne sprawy. Więc badać się to przede wszystkim, to jest najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze i rodzina, bliscy. Myślę, że to ten film ma to do przekazania.